Mnie się oczy zamykają, oni dopiero przez sekundę piatnie. Bracie, po pierwsze taki błok w pracy się nie przemęcza. Po drugie pije 7 kaw dziennie. Albo i więcej. A po trzecie, co jest najważniejsze, on w przerwie na lunch odwiedza swoją żonę, idą spać i on może do 12 o sole mio i mangiare, nie? No to prawda, bo myśmy w piłę łomotali zamiast się przespać. Proszę was, mówcie co chcecie, ale ja wolę iść 100 razy bardziej niż tych rudych dżemojadów. A już o klimacie na wyspach tutaj nie wspomnę. Ja się dziwię w ogóle, że rok tam wytrzymałem. No w Anglii też mi się nie podobało. No dlatego od razu wiedziałem, gdzie przyjechać. Najpiękniejsze kobiety, najlepsze krawaty, najszybsze sportowe auta. Ano, dodatek, takie przywałki, że gdyby tu było dwa razy tylu prawników, to wszyscy by się pożywili. Raj po prostu, panowie. I zapomniałeś jeszcze dodać, że kobiety temperamentne. No to co, panowie, za ten raz! Zrób mi drinka. Myślałem, że już śpisz. Nie mogę zasnąć, kiedy ty tu jesteś. Uważaj, bracie. Spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Pietro dorme? Pietro śpi. Jest zmęczony, a ja nie, chociaż robiliśmy to samo. Miałeś rację, z tego będą kłopoty, takie kłopoty. Ale gorąco. Klimatyzacja nie działa. Pijecie to coś w Polsce? Od rana do nocy? Za mocne.